Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj trafiliście. Jest w tej chwili godzina, już Wam mówię, która 5:40, chociaż ja wstałam o 5:30, ale trochę ciężko mi się było zwlec z łóżka, mówiąc szczerze. Więc dzisiaj zapraszam Was do kolejnego study vloga. Ja mam takie plany, żeby dzisiejszy dzień w ogóle był taki bardzo produktywny, a jutro mam zamiar sobie zrobić absolutny chill i mam zamiar praktycznie niczego nie tykać, ze względu na to, że po prostu ja sobie lubię tak rozkładać i właśnie później mieć wolne. Ogólnie mam na godzinę 6:00 matmę online, więc też ze względu na to musiałam wstać aż tak wcześnie. I zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to jest zupełnie abstrakcyjne, ale ja naprawdę lubię wstawać tak wcześnie rano, więc nie musicie się martwić o moje zdrowie psychiczne czy coś takiego, bo po prostu taki mam cykl dnia. Idę sobie zrobić kawę. No i co? Zaczynamy! Cześć, dzień dobry. Jestem już totalnie rozbudzona, bo matma to... No musiałam się skupiać przez godzinę, więc już jestem w tej wersji takiej właśnie bardziej ogarniętej, powiedzmy. Natomiast słuchajcie, sprawy organizacyjne na następne kilka study vlogów wyglądają następująco. Pytanie, czy Wy dalej je chcecie, ze względu na to, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni będę właśnie tutaj na Teneryfie, w Hiszpanii, dlatego też mam matmę tak wcześnie, bo jakby normalnie mam na godzinę 7, a niestety, jakby to powiedzieć, tutaj jest godzina przed, więc mój nauczyciel ma w Polsce godzinę 7, ja tutaj mam godzinę 6 i to dlatego jakby tak wcześnie mam matmę. Nigdy w życiu nie umówiłabym się na aż tak wczesną godzinę normalnie, ale no nie mam wyjścia, nauczyciel nie ma niestety innych terminów, a ja całkiem byłam zadowolona z tej 7, bo w sumie 7 to jest już taka okej godzina, ale 6 to jest już dla mnie przesada, więc rzeczywiście tak to wygląda u mnie. Natomiast ważna kwestia dotyczy tego, dlaczego tu jestem. Trochę bałam się w ogóle i zastanawiałam się bardzo długo, czy mówić Wam o tym, czy w ogóle nagrywać cokolwiek stąd, bo boję się dużej fali komentarzy, ludzi, którzy nie mają pojęcia i nic nie wiedzą o moim życiu i ludzi, którzy no, mają jakieś tam predyspozycje, żeby ranić słowami, natomiast no, ja nie mogę Wam dać takiej bardzo satysfakcjonującej odpowiedzi, dlaczego tu jestem, bo jest to moje życie prywatne i nie mogę się wręcz tym dzielić. Natomiast nagrałam Instastory na ten temat na moim Instagramie, więc ewentualnie wstawię Wam je gdzieś tutaj, żebyście po prostu lepiej zrozumieli. Jeśli Was to interesuje, możecie przystopować, możecie po prostu przeczytać, bo no ja w internecie nie mówię o wszystkim. Mam rodzinę tutaj i pewne powody, pewne sprawy przytrzymują mnie właśnie w tym miejscu, chociaż wiele osób właśnie, i o tym Wam już mówiłam, będzie rozumieć ten wyjazd jako odpoczynek, COVID i w ogóle. Tutaj odpoczywam na plaży oczywiście codziennie, dziesiątki godzin, podczas kiedy tak naprawdę mam normalny dzień szkolny, uczę się, pracuję tutaj zdalnie tak samo, wszystko wygląda identycznie, jedyne co się różni to miejsce mojego pobytu. No i wiadomo, że też korzystam ze słońca, bo jest tutaj dużo cieplej, ale to nie jest tak, że tutaj odpoczywam. Nie szłabym aż tak daleko. No ale właśnie bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle Wam o tym mówić, bo mam wrażenie, że internet potrafi być czasami taki bardzo pedantyczny w kwestiach zwierzeń, to znaczy on wymaga, bardzo dużo użytkowników wymaga, żeby wszystko od razu mówić, żeby wszystko wyjaśniać, a ja właśnie tutaj tych wyjaśnień Wam nie złożę, bo jest to element po prostu taki intymny mojej rodziny i ja nie chcę w związku z tym mówić o takich rzeczach w mediach. I pytanie jest do Was, czy Wy chcecie właśnie jakieś study vlogi z innego otoczenia, czy wolicie poczekać, aż wrócę do domu, bo wrócę do domu na pewno przed świętami. Wybór należy totalnie do Was. Jeżeli chodzi o sprawy, które mam dzisiaj do zrobienia, mam dzisiaj tak relatywnie dużo, to znaczy mam zamiar cały jutrzejszy dzień mieć wolny, więc jakby teraz mam zamiar robić wszystko, a jutro sobie po prostu chillować i naprawdę korzystać z życia. Więc słuchajcie, dzisiaj mam w planach skończyć oficjalnie moją olimpiadę filozoficzną, to znaczy to jest projekt, nad którym pracowałam ostatnie 2 miesiące bardzo, bardzo, bardzo mocno. W ogóle ciężko jest mi pogodzić się z tym, że to jest już koniec, bo naprawdę oddałam cząstkę siebie tej pracy. Natomiast rzeczywiście mam w planach napisać tą olimpiadę, pisać ten esej, muszę go wysłać dzisiaj do wieczora mojemu nauczycielowi, nawet prawdopodobnie w ogóle fajnie byłoby wysłać mu to wcześniej, żeby miał czas na sprawdzenie. I ze względu na to właśnie mam tutaj napisane, że mam pisać esej na filozofię 1 godzinę, potem mam pisać esej na filozofię 2 godzinę, po czym mam skończyć ten esej, ilekolwiek by ci to nie zajęło. I ja tak, słuchajcie, piszę dlatego, że po prostu mi zależy na tym, żeby nie siedzieć nad tym esejem, nie wiem, 5 godzin, bo później będę po prostu tak zdechła, że nie dam rady nic więcej zrobić, więc po prostu rozkładam to sobie na godzinę, na to, ile mam ten esej robić, no a później i tak musiałabym go skończyć, więc jeżeli nie wyrobię się w te 2 godziny, no to wtedy będę już siedzieć ilekolwiek by mi to nie zajęło, parafrazując. Natomiast mam też zrobić pracę domową na przyrodę. To jest jakaś mała praca, ale no też trzeba ogarnąć. Mam pracę do zrobienia, mam skończyć zakończenie tego eseju. To jest zakończenie, to znaczy struktura. Znaczy zakończenie to jest spis treści, bibliografia, przypisy, jakieś takie rzeczy. To też muszę skończyć i to też jest ważne. Mam wysłać ten esej do tych 3 osób. Tutaj nie podaję imion, szanując prywatność, natomiast mam właśnie wysłać ten esej. Mam odpisać na komentarze, mam zrobić matmę i matmę już zrobiłam, więc mogę sobie odznaczyć. Mam dodatkowo uczyć się na drugi etap olimpiady filozoficznej, bo już się powoli przygotowuję do drugiego etapu, wstawić posta na Instagrama, uczyć się na WOS, na kartkówkę, zrobić sobie jakiś trening, żeby cały czas nie być naukowym, powiedzmy, zmontować dla Was film oraz wstawić go i zrobić miniaturkę. Wydaje mi się, że jest szansa, że większość z tych rzeczy rzeczywiście uda mi się zrobić. Zobaczymy. Ja chwilowo po matmie właśnie mam w planach się ogarnąć. Ja chwilowo pewnie się ogarnę, bo jestem bardziej produktywna, kiedy właśnie się umaluję, przebiorę cokolwiek, kiedy nie jestem już w tej koszulce ząbkobiegów słynnej już. Jest to w ogóle bieg charytatywny, który uwielbiam i mam, słuchajcie, tych koszulek chyba już 4 albo 3, bo od 3 lat właśnie biorę w nim udział co roku i potem w nich śpię. Więc muszę mimo wszystko, mimo tego, że je lubię, właśnie wyjść z tych dresów, ogarnąć się. Cały czas słucham soundtracku, słuchajcie, Gnijącej Panny Młodej, natomiast ja już się pomalowałam, trochę ogarnęłam. Też, no nie jest to jakiś wysoki poziom, ale właśnie zrobiłam sobie warkocza. Kreski mi co prawda nie wyszły, ale nie powiem, żebym jakoś bardzo mi się chciało je poprawiać. Natomiast rzeczywiście to jest ten moment, w którym już teraz zabieram się za pisanie mojego eseju, to znaczy za ogarnianie i próbowanie go cywilizować, to znaczy przeznaczyć, zmienić, wyedytować do takiej formy, jaka będzie musiała być przeznaczona komisji. Ja już, tak jak już Wam mówiłam, właśnie od kilku miesięcy pracuję nad moją olimpiadą filozoficzną. Moim tematem przewodnim było, czy fikcja może być prawdziwa, a ze względu na moje własne zainteresowania literackie, no to po prostu zawężyłam sobie właśnie dziedzinę tej fikcyjności do literatury, więc ja w sumie piszę filozoficzny esej o literaturze. To brzmi jak po prostu idealne połączenie dla mnie i naprawdę jestem zadowolona z tego, co stworzyłam. Bardzo mi się to podoba, więc teraz już te ostatnie poprawki przed wysłaniem do mojego nauczyciela, przed sprawdzeniem, no właśnie, poczynię. Słuchajcie, moi drodzy, minęła już godzina. Ja jestem po prostu przeszczęśliwa, dlatego że pogodziłam się już personalnie z tym, że moja praca nie będzie mieć cytatu przewodniego. To nie jest obowiązkowe, ale jednak to potrafi już na samym początku gdzieś tam zaciekawić czytelnika i wzbudzić gdzieś tam relację jakąś emocjonalną, więc to jest fajne, kiedy praca ma cytat na początku, który gdzieś tam ją podsumowywuje. I słuchajcie, wpisałam sobie ostatnio, znaczy teraz właśnie, po zakończeniu, ja lubię w ogóle przyglądać cytaty na Goodreads, lubię przyglądać tak samo cytaty na Lubimy Czytać. I szukałam sobie cytatów Orsona Scotta Carda, tak dla siebie zupełnie. I słuchajcie, znalazłam cytat, który idealnie mi pasuje do pracy. Jestem w autentycznym szoku. Orson Scott Card jest autorem Gry Endera, jest autorem też Cienia Endera i serii science fiction, na której ja się trochę wychowałam. Bardzo go lubię. Co prawda Dzieci umysłu, czyli właśnie książka, z której pochodzi ten cytat, czytałam tą książkę prawdopodobnie 1 albo maks 2 razy. Nie tak dużo jak Gra Endera, bo Gra Endera to naprawdę miliony razy wręcz czytałam, ale już Wam czytam ten cytat. Jak sama stwierdziłaś, wszystkie opowieści są fikcją. Liczy się tylko to, w którą fikcję uwierzysz. I jest to cytat, który idealnie oddaje całą moją pracę i ją podsumowywuje, dlatego że jestem zwolenniczką, w moim wypadku, w mojej pracy, właśnie takiej relatywistycznej, pragmatycznej teorii poznania, przede wszystkim opierając się na Fryderyku Nietzsche oraz na Williamie Jamesie. Wiem, że prawdopodobnie nic Wam to nie mówi, bo to trzeba ogarniać w miarę temat, ale może też jakiś filozof mnie tutaj obserwuje albo ogląda ten film, więc pomyślałam, że właśnie Wam powiem. Taki jest chwilowy zamysł mojej pracy i po prostu jestem tak szczęśliwa, że jeszcze znalazłam ten cytat, słuchajcie, zupełnie przypadkowo i znalazłam go właśnie jeszcze w jednej z moich ulubionych serii, czyli właśnie tej serii o Enderze. Co prawda nie w ulubionym tomie, ale no nie wiem, jakoś tak strasznie jestem szczęśliwa i w ogóle tak samo w mojej pracy nawiązuję oczywiście do Nowego Wspaniałego Świata, do Orwella jakimś cudem nie, ale do Nowego Wspaniałego Świata musiałam, do Mistrza i Małgorzaty i właśnie jeszcze no, przez to, że właśnie zawęziłam sobie dziedzinę do literatury, to mogę się trochę pobawić tą filozofią i strasznie się z tego cieszę. Pozwolę sobie odstawić telefon i słuchajcie, moi drodzy, ja teraz prawdopodobnie zrobię sobie sekundę przerwy, przejdę się, nie wiem, zrobię sobie może coś do picia, do jedzenia, cokolwiek, ale właśnie po godzinie myślę, że jeszcze wrócę do tej pracy, bo jeszcze jest tutaj trochę do ogarnięcia. Wydaje mi się, że jest szansa, że zmieszczę się w 2 godzinach, żeby tą pracę wykończyć, ale zobaczymy. Boję się jeszcze zakładać za szybko, natomiast na pewno mega się cieszę z tych dzieci umysłu. Tekstu Wam nie pokażę, może kiedyś, jak będziecie chcieli, jak skończę, ale napisałam bibliografię. To jest moja bibliografia, w sensie to wszystko, co widzicie tutaj, to jest bibliografia. Mam 12 długich opracowań, tutaj właśnie, z którymi się posiłkowałam przede wszystkim. No i moja praca w tej chwili ma 15 stron, więc to też całkiem nieźle. Nie chciałam, żeby ona była za długa, nie chciałam też, żeby była za krótka, a zależało mi właśnie na tym, żeby była tak w sam raz i wydaje mi się, że 15 stron opracowania, jak dla mnie, to jest właśnie taki idealny, że wiecie, nie czyta się tego bardzo długo, ale też nie na tyle krótko, żeby ten temat tylko się liznęło, tylko coś tam udało mi się wejść jeszcze. Natomiast dobra, ja już lecę, natomiast odezwę się do Was, jak już ogarnę, jakie sobie plany wyznaczyć następne. Ej, serio, ja się tak z tego cieszę. Jeszcze to jest jedna z serii, z którymi się wychowałam, więc no, to jest takie moje, to jest taka moja praca. W wypadku poprzedniego takiego interwału naukowego, nie wiem jak to nazwać, nastawiałam sobie Foresta, ale nie mówiłam Wam o tym, nie wiem dlaczego nie pokazałam tego. Natomiast teraz rzeczywiście już Wam pokazuję, co tam sobie jem. Jem sobie, słuchajcie, risotto. Risotto co prawda z wczoraj, ale nie chciało mi się nim tropić, więc po prostu je sobie odgrzałam i jem sobie w takim fajnym niebieskim naczyniu. Natomiast ja już teraz nie gadam, jaram się cały czas tym Orsonem Scottem Cardem na mojej pracy. Natomiast teraz już klikam następne 60 minut i mam nadzieję, że uda mi się tą pracę skończyć. No i właśnie, słuchajcie, dobra informacja brzmi, że Forest już się zrobił, w sensie już minęły 2 godziny w sumie, w sensie teraz to godzina, ale ogólnie dzisiaj siedziałam już 2 godziny ponad nad filozofią. Napisałam wstęp, opisałam bibliografię, zrobiłam trochę przypisów, ale dobrze przewidziałam w tym planie. Słuchajcie, nie wyrobiłam się, ale myślę, że jeszcze zajmie mi to z 20 minut, tak około, dłużej nie sądzę, to znaczy boję się, że wykrakam i będzie dłużej, ale no, wygląda na to, że większość jednak mam już ogarniętą, więc jest dosyć dobrze. Teraz chyba już od razu idę za ciosem i po prostu dokończę sobie to, nie nastawiając Foresta. Nie wiem, ile mi to zajmie, więc po prostu to dlatego, ale powiedzmy, że właśnie teraz już przy okazji no, pewnie zrobię sobie krótki spacer, nie wiem, cokolwiek, żeby nie tak od razu, ale za 5 minut dosłownie właśnie zabiorę się znowu za filozofię. A wiem, co zrobię w trakcie przerwy. Wstawię sobie posta na Instagrama, ja to strasznie lubię i w ogóle mega lubię Instagram, a właśnie wczoraj zrobiłam sobie zdjęcia, więc wstawię. Jakbyście jeszcze nie byli na moim Instagramie, to bardzo Was serdecznie zapraszam, ja jestem dosyć aktywnym człowiekiem na story, ale właśnie teraz pewnie usiądę sobie, wstawię posta, napiszę go i potem wrócę do filozofii. Napisałam go i zapomniałam się do Was odezwać, bo w sumie usiadłam nad tą filozofią, popisałam sobie raptem kilkanaście minut i słuchajcie, skończyłam, to znaczy idę teraz do mojego oficjalnego recenzenta, którym jest moja mama. Co prawda moja mama nie ma wykształcenia filozoficznego i niewiele ogarnia, jeżeli chodzi o takie sprawy naukowe, ale mimo wszystko potrafi mi powiedzieć bardzo dużo o przejrzystości pracy, bo właśnie to jest cel i to jest najfajniejsze, kiedy pracę potrafi ktoś przeczytać, kto nie do końca może rozumie pojęć, ale ja je tak przybliżam, muszę je tak wytłumaczyć, żeby nawet moja mama, która niewiele ogarnia, była w stanie wiedzieć, o co chodzi. Tak więc właśnie o to chodzi w tej pracy i właśnie tak chciałam, żeby ona wyglądała, więc idę do oficjalnego, końcowego recenzenta, który mi to zaliczy, powie, czy jest odpowiednie, mam nadzieję, że będzie odpowiednia, a jeżeli będzie, no to Praca leci w świat. Mamo, chciałabyś mi zrecenzować pracę? Boże, nie umiem zrecenzować pracy. Wiem tylko, że mi się podoba bardzo i że jest bardzo dojrzała. Dobra, ale nie, chodzi mi o to, czy chcesz na przykład przeczytać całe, ale nie sprawdzić błędów, tylko przeczytać i powiedzieć, co uważasz. Cudo. Tak? Bardzo mi się podoba. Bibliografia, zobacz jaka długa. Bardzo dobrze. Dostałam błogosławieństwo, więc teraz zabieramy się za najtrudniejszą część, czyli wysłanie tego. No dobra, lecimy. Tak? Wysyłasz. No i poszło. Nie mam pojęcia, co mi się dzisiaj stało, ale przez cały czas słucham sobie, słuchajcie, Gnijącej Panny Młodej, w sensie soundtracku z tego. Jakoś tak szczególnie mi weszły te utwory na pianinie, nie wiem dlaczego, są po prostu przepiękne. I przy okazji słuchania sobie ich właśnie robię pracę na przyrodę. Ona, obstawiam, zajmie mi, nie wiem, maks 10 minut, chociaż mogę się pomylić, ale mam w każdym razie opisać jakieś największe, albo w czymś najlepsze, najmniejsze, w każdym razie jakieś najzwierzę na świecie. Więc jakby takie rekordy w świecie zwierząt, nie w światach, mamy opisać, mamy na ten temat zrobić krótką pracę i jest to praca typowo dla oceny, bo ja mam przyrodę, dlatego że nie rozszerzam żadnego przedmiotu takiego przyrodniczego, no i dlatego muszę, że tak powiem, to robić, więc ja nie jestem szczególnie zachwycona, ale z drugiej strony mogło mi się trafić gorzej. W taki sposób się prezentuje moja notatka, zajęło mi to naprawdę mega mało czasu, ja już doszłam do wprawy, tak samo jeśli chodzi o czcionkę, naprawdę piszę ją już bardzo szybko, natomiast mogę Wam jeszcze pokazać drugą notatkę, którą robiłam wcześniej, czyli o najmniejszej roślinie w Europie Środkowej. To było poprzednie zadanie na chyba sprzed 2-3 tygodni i też właśnie, to są strasznie łatwe prace i robi się je dosyć szybko, a w sumie, przynajmniej dostaje się ocenę za to, więc raz na jakiś czas właśnie robię tego typu rzeczy na przyrodę. Przerwa i jeszcze raz przerwa. Idę teraz na spacer. Chciałabym powiedzieć, że to, co robię, jest prawdopodobnie najgłupszą rzeczą na świecie, natomiast trudno, bo wychodzę tylko na chwilę, mam ochotę kupić sobie arbuza i pójdę po tego arbuza, słuchajcie. Natomiast nie chce mi się zmieniać dresów, więc pewnie ubrę z gorąca, bo tu jest dosyć ciepło. Wygląda moje jedzonko aktualnie. Mam tutaj Portret Doriana Greya i właśnie sobie czytam, znaczy właściwie jeszcze nie zaczęłam, ale mam w planach czytać na tarasie. Ewentualnie, jeśli się nie wciągnę, to pewnie zacznę czytać, też znowu nie czytać, tylko słuchać Roni, Córki Zbójnika na Legimi, ponieważ aktualnie właśnie mam abonament i bardzo lubię audiobooki, więc zobaczymy, jeżeli mi nie wejdzie Dorian Gray, to właśnie mam plany na coś innego, a to jest w ramach mojej przerwy. Ja strasznie lubię arbuza i właśnie schłodziłam go sobie w lodówce, więc po prostu jest mega orzeźwiający. No i teraz daję sobie trochę luzu, tak samo, a później będę pewnie montować dla Was filmy, ale to odezwę się po prostu później, najprościej. Przeczytałam około 35 stron Portretu Doriana Greya, natomiast też sobie trochę posiedziałam, poopalałam i w ogóle inne rzeczy też robiłam, więc to nie tylko i wyłącznie, ale jestem właśnie w równo połowie i jestem w sumie zaskoczona, bo bardzo wolno mi szła ta książka, a teraz właśnie mi idzie całkiem nieźle, więc jest szansa, że może ją w końcu skończę, bo już od kilku miesięcy ona tutaj rzeczywiście jest. Natomiast teraz, słuchajcie, mam w planach ogarnąć sobie filmy dla Was i potem wrócić do nauki, pewnie filozofii, obstawiam jakichś podstawowych zagadnień, natomiast teraz, tak jak już Wam mówiłam, mam zamiar pomontować trochę filmy dla Was, dlatego że YouTube ogólnie wymaga bardzo dużo pracy i tak samo podpisuję na komentarze, jakieś, wiecie, takie rzeczy w stylu miniaturka, to też muszę zrobić. O tym się nie mówi zwykle, ale rzeczywiście on zabiera dużo roboty, dużo czasu i dużo pracy wymaga, więc za to się teraz zabieram. Ogólnie to film się właśnie eksportuje, tak więc teraz się tym zajmuję. Udało się, skończyłam. Dzisiaj wyjątkowo krótko, bo akurat obrabiałam bloga bez cięć, więc tylko musiałam wstawić zdjęcia jakichś książek. Natomiast jeszcze muszę zrobić miniaturkę, muszę wstawić ten film. No i dodatkowo pewnie poczytam sobie później filozofię. Na poważnie zastanawiam się, tylko chwilę muszę wznieść tego Tatarkiewicza i pokazać Wam książkę, która była akurat pod nim. Właśnie chyba sobie przeczytam podręcznik do filozofii dla filozofów i niefilozofów. Jest to książka właśnie taka na tyle fajna, że ona jest w miarę no, luźna jak na podręcznik do filozofii, więc jest szansa, że trochę przy niej się zrelaksuję i właśnie poczytam ją teraz, a też no, nie będzie to taka stricte nauka, że siedzę nad tabletem, bo już dzisiaj rano to szczerze po dzisiejszym poranku mam tego trochę dosyć. Nie sądzę, żebym po południu jeszcze się miała dużo uczyć, no bo w sumie no to wstałam rzeczywiście o 5:30, żeby się uczyć, więc już chyba wystarczająco dużo zrobiłam jak na dzisiejszy dzień. Nie wiem, może przeczytam sobie jakiś rozdział, który jeszcze do tej pory jest dla mnie nieznany i na tym się oprę. Pogadałam sobie z przyjaciółką, bo zadzwoniła, więc to nie jest tak, że cały czas się uczę i to gadałam całkiem długo, natomiast udało też mi się przeczytać 2 rozdziały właśnie, albo nawet chyba 3, filozofii. W tej chwili jestem na etyce, czytam o Kancie, czytam o utylitaryzmie oraz o Spinozie, więc tak różnorodnie dosyć, ale właśnie czytam i staram się gdzieś tam wykorzystywać ten czas. To jest taka przyjemna nauka, właśnie potem zadzwoniła przyjaciółka, więc już odeszło to trochę, ale film się przesyła, więc teraz jeszcze pewnie sobie poczytam trochę tej filozofii, ale to będzie już na tyle, jeśli chodzi o naukę dzisiejszą, bo to tak nie można cały czas się uczyć, szczególnie, że no wstałam mega wcześnie, więc to nie jest dobry pomysł. O Boże. A mój warkocz, znaczy teraz to już w ogóle nie jest w żadnym stanie, ale był w stanie agonialnym. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że zaraz lecę na rolki, teraz zjadłam właśnie obiad z rodzinką, znaczy bardziej obiado-kolację, nie wiem jak to nazwać, ale właśnie teraz lecę na rolki, już się nie mam zamiaru uczyć, udało mi się jeszcze poczytać trochę filozofii, ale tego już nie liczymy, tak więc teraz pora na rolki i małą przebierankę. Ja nawet nie skomentuję tej godziny ze względu na to, że słuchajcie, wróciłam z rolek około godziny 20, może nawet trochę wcześniej, ale zadzwonił do mnie mój przyjaciel i gadałam z nim przez godzinę 40. W tej chwili padam już z nóg totalnie. Nie wiem po prostu, co się dzieje dookoła mnie. Naprawdę aż... Wow, jestem mega zmęczona, natomiast tutaj z boku Wam pokażę gdzieś listę rzeczy, które udało mi się dzisiaj zrobić. Nie wszystko, ale całkiem nieźle. W sensie tak w sumie dzisiejszy dzień był bardzo produktywny, jak na mnie, jak na to, że nie musiałam robić większości z tych rzeczy, więc jestem mega zadowolona, a jutro mam zamiar spać sobie do kiedy chcę i zrobić sobie taki dzień z portretem Doriana Greya, z jakimiś może filmami, ewentualnie z rodzinką, bo to też jest fajne. I rzeczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że tego typu film Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie jeszcze takie study vlogi z Teneryfy, czy nie, bo to ja zrozumiem, że to jest trochę inny typ filmu, powiedzmy, natomiast liczę, że być może ten też Wam się spodoba. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, wpadania przede wszystkim na mojego Instagrama. No i cieszę się, że wpadliście. Do następnego. Słuchajcie, mam do Was jeszcze jedną ostatnią sprawę, że właśnie dostałam nową wiadomość na maila, więc pomyślałam, dobra, odzywam się szybko, dopóki jeszcze to jest na świeżo. No i ogólnie dostałam wiadomość, że moja praca jest już w pełni gotowa, no i że jest dobra, że jest poprawna, że rzeczywiście coś tam pomieszałam w jednym przepisie, czy coś takiego, jakoś z bibliografią, coś tam było niekonkretne, coś w tym stylu, natomiast cała reszta jest dobrze, co oznacza, że mam już napisany pierwszy etap. Zobaczymy, czy przejdę go, ale wydaje mi się, że jeżeli praca jest solidna, to jest szansa, że rzeczywiście się uda, bo no pierwszy etap jest w miarę prosty, drugi jest dużo trudniejszy. Natomiast cieszę się jak po prostu nienormalna, bo wiecie, no pracowałam nad tym ostatnie kilka tygodni, dużo serca włożyłam w tą pracę, więc tym bardziej cieszę się, że się udało.